się zorganizowali, bo mamy już tego dosyć. No, obiecanek długoletnich przez 7 lat, nic się nie dzieje. Zamknęli nam wszystkie zjazdy, lewoskręty pozamykali. Ludzie potrzebują albo dojechać do swoich domów. Muszą nadkładać dużo kilometrów, żeby przyjechać, a po prostu no, nie ma innej możliwości. Na skrzyżowaniu zawracamy, to nam mandaty dawają. Znowu jest problem i walka z hałasem. Tam nie można porozmawiać. 75 decybeli, proszę Państwa, to nie jest hałas, który można normalnie z tego przyjąć. Z tym właśnie walczymy. Chcemy ekranu, chcemy drogi wewnętrznej, która oddzieli nas jak gdyby od drogi dwupasmowej. O to cały czas walczymy. No, do tej pory na razie nic nie działo i dlatego jesteśmy zdeterminowani i procesujemy w ten sposób. To jest jedyna szansa nasza, żeby nas zauważono gdzieś tam. 3-4. Chcemy jego chłonu! Żądamy drogi! Żądamy drogi! Bezpiecznej, która nam pozwoli bezpiecznie do domów dojechać i wyjechać. Za dużo! Żądamy drogi wewnętrzne! Żądamy drogi wewnętrzne! Żądamy dźwięku chłonu! Żądamy bezpiecznego dojazdu do domu. Żądamy bezpiecznego dojazdu do domu. Dość hałasu. Dość hałasu. Staramy się o to, żeby, proszę Państwa, nas Warszawa zauważyła, bo to jest ważne. No, nie wiem, czy to dojdzie do tego aż tak wysoko, ale myślę, że ten protest w jakiś sposób nas przybliży do tego, żeby nam te problemy rozwiązano. Żeby nam się żyło lepiej. Żeby w ogóle można było żyć. Żeby w ogóle można było żyć. A co? Cywilizacja nie za każdą cenę. Cywilizacja nie za każdą cenę.